Pewnie wielu z Was jest zainteresowanych, co wycięto z finalnej wersji filmu Suicide Squad. Na Reddicie umieszczono listę usuniętych scen, co daje do myślenia na temat tego, w jakim kierunku miał podążać oryginalnie film Davida Ayera. Teraz zapoznam Was z tą listą, ale ostrzegam przed spoilerami. Początek filmu, zamiast skupiać się na Deadshotie, miał eksplorować temat opętania June Moon przez Enchantress. W filmie pojawia się ta scena, ale dużo później w charakterze retrospekcji. Została też bardzo pocięta, pozostawiając widzom jedynie główny wątek. Wycięto także dosyć ponurą scenę, w której Deadshot wspomina swoją córkę z celi, spoglądając na deszcz padający za kratami więziennej celi. Postać El Diablo miała mieć więcej czasu w pierwszej części filmu. Mieliśmy się dowiedzieć, dlaczego obiecał żonie, że nie będzie używał swoich mocy oraz jak został umieszczony w pojemniku z wodą przez więziennych strażników. Kapitan Boomerang w filmie budzi sporo sympatii. Jednak w wyciętych scenach znajdują się i takie, w których pokazuje się jako seksista i rasista, rzucając często wulgarne uwagi względem katany. Podobnie dużo więcej mieliśmy się dowiedzieć o postaci Killer Croca. Wycięto większość scen, w których mogliśmy zobaczyć, jak postać dorasta, walcząc z uprzedzeniami otoczenia oraz jak stawia pierwsze kroki w przestępczym świecie jako mięśniak do wynajęcia dla gangsterów z Gotham, marząc, że kiedyś sam sięgnie szczytów przestępczego półświatka. Mieliśmy poznać także wrażliwszą stronę tego bohatera oraz jak rodziło się w nim przekonanie o własnym, dosyć oryginalnym pięknie. Pośród scen, które nie trafiły do ostatecznej wersji filmu, była też jedna skrajnie obrzydliwa, w której przewożony samolotem przez Navy Seals, Croc zwymiotował na wpół strawioną kozę tylko po to, by znowu ze smakiem ją pożreć, czym wzbudził obrzydzenie współpasażerów. Slipknot nie zabawił na ekranie zbyt długo. Jego śmierć miała być dla widzów łatwiejsza do przyjęcia w obliczu scen, które ostatecznie w obrazie się nie znalazły. Przestępca miał być w nich ukazany jako obrzydliwy, seryjny gwałciciel. Romantyczne relacje Ricka Flagga i June Moon miały również znaleźć więcej czasu podczas seansu. Mniej znaczącą, ale też wyciętą sceną była ta, w której Flagg zapoznaje się z dokumentami na temat Legionu Samobójców. Scena, w której Joker atakuje kapitana Grigsa, miała być dłuższa i część tej sceny znalazła się w zwiastunie, ale na próżno szukać jej w filmie kinowym. Poza tym wycięto szereg scen ucieczki Jokera i goniącej go Harley. Scena miała zakończyć się sprzeczką bohaterów i romantycznym akcentem z pocałunkiem na koniec. Więcej czasu miała także zająć scena, w której Harley skacze do kadzi z chemikaliami. Towarzysząca temu przemowa Jokera także została ostatecznie bardzo skrócona. Wycięto także szereg scen pościgu Batmana za Jokerem i Harley. Fragmenty tych scen uważni widzowie mogą odnaleźć w zwiastunach. Mieliśmy także dowiedzieć się, w jaki sposób Jokerowi udało się rozbroić nanobombę w ciele Harley. W tym celu włamał się do fabryki, która miała je produkować. Wycięte sceny zawierały też takie, które pokazywały odrazę Harley w stosunku do kapitana Boomeranga, kilka mniej ważnych ujęć z Harley oraz wydłużoną scenę w barze, w której bohaterka podaje wszystkim alkohol zgodnie z ich zamówieniami. Scena w helikopterze, gdy Harley próbuje uciec, również została bardzo pocięta. A Joker miał jeszcze powrócić podczas ostatecznego pojedynku bohaterów z Enchantress. Wydaje mi się bardzo interesujące, że pośród wyciętych scen znalazło się też kilka takich, które miały ukazać relacje Harley i Jokera nie jako chore i dysfunkcyjne, lecz typowo miłosne. Jak więc widzicie, scen wyciętych z ostatecznej wersji filmu jest bardzo dużo. Niewątpliwie ich obecność uczyniłaby film bardziej ponurym i poważniejszym w odbiorze. Napiszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem dobrze zrobiono, wycinając te sceny. A może, tak jak ja, czekacie na wydanie wersji reżyserskiej. Nie zapomnijcie także zalajkować film i jeżeli chcecie być poważnymi widzami, zasubskrybować kanał. To by było na tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do.